Mam kumpelę na fejsie, jej matka zmarła na COVID. Jeszcze parę dni temu tak radosne wrzucała tu posty. Teraz tylko współczuję jej szczerze. No bo co? Niby mogę. Ona zapewne ma teraz serce na dłoni, miliony wspomnień w pamięci, te cholerne bóle przy skroni. Pamiętasz, jak grunt zniknął spod nóg? Stan nieważkości, 100 różnych ról. A co jeśli jutro stracisz znów wszystko? Ktoś może to nagra, story, widowisko. Rodzice żyją, radości synonim. Nie masz tu czasu, to weź zadzwoń do nich. Nie masz dziś wyjścia, zagnij ten róg. Marzenia, utopia, rzeczywistość to wróg. Jesteś dziś pewny, bo pomysły masz lepsze, a wszystko to znika, zostaje powietrze. Rok temu odszedł znajomy, zostawił córkę i żonę. I nagle konkretnie, co gorsze, był z 2 lata starszy ode mnie. 20 przeorał, modne pierdolenie. COVID płuca, czy rząd nasze kieszenie? Mówi się, trudno, los nie rozdaje porówno. Choć nie wierzę w to gówno, to jest mi teraz smutno. Jak to pisze, ktoś właśnie żegna się z życiem, bo miał tam przecież najważniejszy cel, lecz zabrakło kasy ze zbiórki PL, żeby chociaż to raz jego najważniejszy ogień zgasł. Z dekadę temu rozmawiałem z bezdomnym. Typ opowiedział mi swoją historię. Odebrało mi mowę do takiej chwili, gdy rozpierdala ci głowę. Od tamtej chwili nie gardzę już nimi i zastanawiam się, czy ten człowiek jeszcze żyje. Mówił, że życie to piekło i cieszył się, że w Sylwestra miał ciepło. Fanaberę jak dla niego w piasku prąd. I mimo, że nie wierzę, życzę wam wesołych świąt. I na tym skończę, ziom.